Cześć wszystkim. Słuchajcie, jesteśmy pomiędzy Bobrownikami a Białymstokiem w lesie świerkowo-sosnowym. Tutaj mamy sobie, przygotowaliśmy piecyk, żeby ogrzać sobie ręce. Pali się. O, zobacz, jak fajnie się pali. Wypala się w środku dziurka. Ładnie. No super, no cieplutko, ręce można nagrzać. Ekstra. No teraz dopiero to ładnie wygląda. Słuchajcie, mamy z sobą... No mamy już wióry, słuchajcie, to może właśnie, sprawdzimy Chińczyka. No właśnie, słuchajcie, za krótko byłby ten materiał i stwierdziliśmy, że najpierw przygotujemy wióry, bo chcemy sprawdzić, bo Miłosz, fajny obserwator tych filmików, które robimy, mówił, że no niestety ten filtr powietrza, który jest w chińskich piłach, ten papierowy, ewentualnie ten taki lepszy z włókna, on też przypuszcza. Ciekawi jesteśmy, chcemy sprawdzić. Daj Maciej tą piłę chińską. Zobaczymy. Nawalimy tego wióru do komory gaźnika. Nie będziemy się rozczulać. To się później umyje, wyczyści, sprężarko wydmucha. Trzeba nawalić tutaj tego, rozumiecie, tych trocin aż do pełna. Tylko żeby te dźwigienki tam chodziły w środku. I chyba będzie dość. Starczy. I zobaczymy, jak to chodzi. Niech pochodzi dłuższy czas, zobaczymy, później odkręcimy, czy to... nie, jeszcze musisz te wióry wyrzucić. No, trochę za pełno jest. Dobrze, ma być test. Jeszcze trochę. No i co, mamy komorę pełną zawaloną tymi wiórami. Nawet nie musimy za bardzo ciąć drzewa, bo tam już wióry przy gaźniku są. Ale jeszcze ale potniemy. Przepniemy kilka. No. Żeśmy ją, słuchajcie, wyregulowali. Myśmy ją wyregulowali już tak naprawdę perfekt, świetnie odpala, leciutko. Easy Start działa teraz ekstra, obroty ma dobre, mocy ma już coraz więcej. No i teraz tylko ten filtr, żeby on nie przepuszczał. Zaraz popracujemy ją dłuższy czas i przekonamy się, czy to ma rację bytu, ten filtr, czy on przepuści te brudy. Fajny test, taki trochę hardkorowy, takich rzeczy nigdy nie robimy, ale w związku z tym, że nie jest to droga pilarka, a osób, które ją kupuje, jest sporo, to żeby pokazać, na co mają uważać, czy jednak dalej jest zagrożenie, to zobaczymy zaraz. Uruchamiaj, Maciej. Jest jeszcze mała instrukcja. Jeżeli mamy Easy Start, no, czyli tą sprężynę wspomagającą, no, nie można szarpać. Nie można szarpać. Po prostu wyciągamy sznurek. Tak. Trochę szkoda marnować paliwo na bezproduktywnie. Choć brzuski powycinamy jeszcze to piło. To może później nagramy, jak świerka będziemy ciąć. To też. Ty, chyba się trociny palą. Co? Nie, to farba z tłumika, wiesz? Tak? No bo przy tym... trzeba dokręcić tłumik. Dokręcić tłumik, tak. Bo olej, słuchajcie, to tak jak tej mojej pierwszej. Ona się rozgrzewa pierwszy raz i trzeba dokręcić. Uszczelka się układa. Tak, trzeba się... No. To samo było w pierwszej śmieci. Skąd ten zobaczymy, czy są trociny? Nie. Czy ona... może wciągnęła? Może zobaczyć. No. Nie ma. Gdzie one są? Wszystkie w silniku. Wydmuchało. Tak. Kurde. Tak. Słuchajcie, taki nawiew ma silny, aż sam się zdziwiłem. Wszystkie te trociny, martwiłem się, że to będzie brudno, a to wszystko wywiało. No, czyli dobrze, działa. Kurde, dlatego tu jest czysto. Tak. Słuchajcie, tu jest to naprawdę tu pewnie dobrze. Tam zdmuchawy. Ale idzie. Którędy to wywiało? Tutaj gdzieś pewnie zdmuchawy jest jakiś. Słuchajcie, fanalik. To jest tak zrobione tutaj, w tym Chińczyku fajnym,
że on tą całą komorę, ja się dziwiłem ostatnio, żeśmy sprawdzali, mówię, patrzcie, komora gaźnika czysta, a to okazuje, weź do słońca daj, do słońca, a tu okazuje się, że to jest taki nawiew zrobiony, że po prostu wyrzuca i nie pozwala tutaj pozostać temu pyłowi. Jeszcze raz, dawaj. No to jest świetna myśl, fajnie to zrobili tym razem. Już teraz wiemy, o co chodzi. Tak. Słuchajcie, już teraz wiemy, o co chodzi. On sam się oczyszcza. Ta pilarka jest zrobiona już dużo, dużo jednak lepiej. To wszystko ucieka stąd, nie pozwala, żeby tu zostało. Także świetnie to jest rozwiązane. Zobaczymy, czy w środku coś jest? Jeszcze trochę pochodzimy na czysto dłużej, żeby całkiem nie było szansy, żeby nie było całkiem... Jeszcze nie, Maciej. Nie, ja odkręcę, zobaczymy, czy coś ściągnęło. Już mieliśmy tutaj naprawdę ekstremalnie w środku. Chciałem, żeby się jeszcze... No to już jak teraz nie wciągnęło, to już chyba nie wciągnie, bo tak wydmuchuje przeważnie stąd. No ciekawy jestem, zobaczmy. No to fajny jest test, bo na pewno osoby... Zobaczcie, czyściutko, jak w laboratorium, jak w aptece. Dlatego tu jest czysto, bo jest to tak rozwiązane, że wywala to wszystko. Nawiew jest. No, nie ma możliwości, żeby w komorze coś zostało. No rewelacja. Ja się martwiłem o tę filarkę, bo ona jest świetna, świetnie odpala. Świetnie ten Easy Start działa. Fajnie jest u nas ustawiona. I to będzie chyba kolejna, druga chińska filarka, którą polubiłem. No jeszcze te usuwanie... To husłarnie tak nie ma. No rewelacja jest po prostu. Bałem się o ten test, ale chciałem wam to pokazać. Yeah.
No cóż, Maciej, trzeba powiedzieć, że no, ja się nie spodziewałem, że to tak jest rozwiązane doskonale. Działa fajnie. Chodź jeszcze. Nie ma szans tego zasyfić po prostu, nie wiem. Chyba nie. No bo jak to jest samo oczyszczające się, to po prostu no, nie ma szans tego zabrudzić. Jeszcze można trzeci raz walić tych trocin, zaraz walimy. No i nie ma szans. To jest na gorąco nie będzie sypać, bo on na cylinder my dolecieć. A, no tak. No ale to wiadomo, że nie brudzi się. No, jest zabezpieczona, nie dość, że filtrem, to na dodatek jeszcze jest zabezpieczona tym, że obiekt cały powoduje, że wydmuchuje wszystkie te brudy stąd i komora w gaźniku zawsze jest czyściutka. Tak, bo... a my przecież te pylące trociny, tak. To takie ze świerku suchego. To myśmy przecież te najbardziej drobne takie wyrzucili, nie jakieś długie, tylko drobniutkie, pylące się. Tak, świerk suchy, także one raczej... Słuchajcie, to jest jakość nieporównywalnie lepsza od tego, co było. To nie są już te Chińczyki. Ciekawe, jak mechanika w nim wytrzyma. No właśnie, no. Jak ty cylinder, tłok, ten łożyska wytrzymają. Jak ktoś po szarmaniu będzie to użytkował, to piła, no, można powiedzieć, nie, niezniszczalna. No świetne, no ja się nie spodziewałem. Dla mnie tylko mankamenty był ten brud, który wchodził do gaźnika. A teraz tak, filtr doskonały, do mycia oczywiście. I obieg powietrza taki, że nic tam w środku nie ma, bo mam Krishnera, ale tam w środku przy gaźniku to kupa syfu jest. A tutaj nie wydmuchuje. Nie wydmuchuje. A tutaj jest tak to zrobione, że wszystko wydmuchuje i jest zawsze czysta komora w gaźniku. No to... Tylko czekamy, kiedy podrożeją po naszym filmie. Oby nie. I tak już podrożały. No cóż, słuchajcie, to fajnie, że ten test w końcu powstał, bo martwiłem się o to, zwłaszcza po wpisie pana Miłosza, że tam brud idzie. Niestety nic tam nie idzie. Może u pana Miłosza jest inny egzemplarz, może mniej doskonały, może nie wiem co. Może jest filtr niedociśnięty, bo też żeśmy się z tym zdarzyli, że czasami filtr nie dociska do końca do obudowy kroćca tego aluminiowego. Jest za długa śruba i nakrętka nie przykład, dociska. Na przykład. Więc tutaj jest to doskonale rozwiązane. Można się czepiać, że pilarka nie jest doskonała, ale to jest druga już w tej chwili chińska, moja ulubiona. Stała się dzisiaj, jak zobaczyłem to, jak to działa. Marcin też jest zachwycony i tym Easy Startem. Ten Easy Start dzisiaj działa znacznie lepiej. Nie wiem, co się stało, może ją wyregulowaliśmy, gaźnik lepiej działa, bo odpala jak zegarek teraz. Maciej może to pokazać, jak ona teraz odpala. Jeszcze raz, jak zegarek. To tak ona pierwszego dnia nie odpalała, nie? Tak. Także super jest. Naciągnąć trzeba sprężynę. Także nie ciągajcie na hama tak jak ja za pierwszym razem, jak ją wziąłem do ręki, tylko delikatnie naciągnąć sprężynę, pyk i już pali, pyk i już pali. No to cóż, tym miłym akcentem ciepłego wypoczynku wam życzymy. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia. Pozdrawiamy, do zobaczenia.